Drodzy widzowie PCH24TV, właśnie ruszyły prace nad naszym najnowszym filmem pod roboczym tytułem Credo. To dzieło jest niezwykle potrzebne polskim katolikom w czasach zamętu w Kościele. Z pomocą kardynała Millera, biskupa Schneidera, biskupa Stricklanda i ojca Jana Strumiłowskiego chcemy odpowiedzieć na pytania, czym jest Kościół, czym Kościół nie jest i kim powinien być katolik. Aby ten wyjątkowy dokument powstał jeszcze w tym roku, proszę o Państwa finansowe wsparcie. Każdy darczyńca otrzyma przedpremierowy dostęp do tego filmu. Link do wpłat znajduje się w opisie pod nagraniem. Z góry serdecznie bóg zapłać. Krystian Kratiuk, reżyser. Na biurku papieża Franciszka znajduje się już nowy dokument wprowadzający bardzo ostre restrykcje dotyczące mszy tradycyjnej. To nie jest pierwszy dokument, jaki w Watykanie się na ten temat pojawia, bo w 21 roku papież Franciszek po raz pierwszy uderzył w mszę trydencką i mocno ograniczył możliwości jej sprawowania, ale tym razem ma dojść już nie do jakichś ograniczeń, ale tak naprawdę do całkowitego zakazania odprawiania mszy tradycyjnej poza instytutami, które są do tego specjalnie dedykowane. Jeżeli ten dokument rzeczywiście wejdzie w życie, a jak podają amerykańscy dziennikarze ma się tak stać, to

których w Polsce msza trydencka jest sprawowana, po prostu przestanie istnieć. I będzie tak także w wielu innych krajach, może w mniejszym stopniu we Francji, czy w Stanach Zjednoczonych, ale w Polsce oznaczałoby to po prostu rzeź. Bo owszem, są przecież takie miejsca, gdzie posługują kapłani Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra, Instytutu Dobrego Pasterza, czy innych instytutów, które są w zgodzie z Watykanem, ale jest ich niezwykle mało i przecież nie da się w ciągu kilku miesięcy, czy roku nawet, czy nawet dwóch lat doprowadzić do jakiegoś mocnego Zwiększenia ich stanu posiadania i zakresu sprawowania przez nich Muszę Świętą, gdy idzie o terytorialność w Polsce. A więc jeżeli papież te restrykcje wprowadzi, to czekają nas, drodzy Państwo, naprawdę ciężkie czasy, co nie oznacza, że trzeba się załamywać, ale o tym wszystkim jeszcze za chwilę. Co to w ogóle za dokument? Informacje na temat najnowszych ograniczeń podał portal Deremnat, konkretnie dziennikarka watykańska Diane Montania, powołując się na naprawdę bardzo dobre źródła watykańskie, jak ona zapewnia, a ja w to wierzę, bo wczoraj. Wcześniej już wielokrotnie Diane Montania publikowała naprawdę dobre, konkretne informacje, które okazywały się prawdziwe. Montania przekonuje, że na biurku papieża znalazł się dokument stworzony przez arcybiskupa Vittorio Viole. Viola jest członkiem dykasterii do spraw kultu Bożego i dyscypliny Sakramentów, i sekretarzem, człowiekiem, który jest duchowym dzieckiem, spadkobiercą duchowym samego arcybiskupa Annibale Buniniego, a więc nie tylko reformatora wielkiego posoborowego, ale też człowieka, który z hukiem wyleciał z Watykanu po oskach. Oskarżenia o masonerię, nawet dla Pawła VI, papieża przecież bardzo progresywnego, zwłaszcza liturgiczny, jednak to było za dużo, co mówiono o Buninim, co mu pokazano na temat Buniniego i Bunini z Watykanu wyleciał. No ale pierścień biskupi Buniniego przetrwał i on właśnie znajduje się na palcu arcybiskupa Vittorio Violi. Nie tylko pierścień, ale także duch. Duch walki z mszą tradycyjną i wymuszania uczestnictwa wyłącznie w mszy Według Diane Montani, już w ubiegłym roku powstały dwa różne dokumenty na temat ograniczeń w mszy trydeńskiej w Watykanie, ale one się papieżowi Franciszkowi nie podobały, a nade wszystko nie podobały się głównemu kanoniście papieskiemu kardynałowi Gianfranco Girlandi, Jezuicie, i papież Franciszek po konsultacjach z kardynałem Girlandą zdecydował, że trzeba napisać nowy dokument. Jeden z tych poprzednich napisał arcybiskup Vittorio Viola, i on właśnie miałby się zająć tym nowym dziełem. No i się zajął. Napisał dokument nowy, tyle, że tym razem konsultując go m.in. z kardynałem sekretarzem stanu Pietro Parolinem i, uwaga, to myślę cenna i wymowna informacja, z kardynałem Wiktorem Manuelem Fernandezem, prefektem dykasterii nauki wiary. Ja myślę, że jeżeli coś ma pieczęć Fernandeza, to na pewno przejdzie, bo papież Franciszek jest niezwykle oddany temu swojemu współpracownikowi i ogromnie mu ufa, co widzieliśmy już wielokrotnie, że kończyło się źle dla papieża, dla kościoła, dla całego świata. Być może teraz źle będzie także, gdy idzie o mszę trydenską. Kiedy ten dokument miałby zostać opublikowany, tego jeszcze nie wiemy. Niemniej jednak myślę, że w grę wchodzi czas zupełnie niedługi, bo 16 lipca tego roku przypada przecież trzecia rocznica publikacji Traditionis Custodes, więc było by całkiem wdzięcznie i zgrabnie, gdyby na trzecią rocznicę został nowy dokument wprowadzony, który już teraz mrze trydencką by w praktyce w wielu miejscach po prostu skasował. Jakie są konkretne zapisy tego dokumentu, tego Dajan Montania jeszcze nam nie przekazała, mówiąc, że są jeszcze pewne negocjacje, czy rozmowy prowadzone, ale zasadnicza treść ma być właśnie taka, jak wcześniej powiedziałem, tylko instytuty dedykowane do sprawowania mszy trydeńskiej będą mogły ją sprawować. Nie będą tego mogli robić, inni się Uwaga, nie będą tego mogli robić nawet biskupi. Biskupi zresztą nie będą już mieć nic do powiedzenia w tej kwestii, nie będą nagle nawet mogli prosić stolicy apostolskiej, jak to dotąd miało miejsce, aby Watykan zgodził się na to, żeby jakiś ksiądz młody mógł odprawiać msze tradycyjną. Nie, 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 tego już też nie będzie, tylko te dedykowane instytuty. Być może katolicy we Francji jakoś sobie z tym poradzą, być może w Stanach Zjednoczonych również jakoś to przebiegnie, ze względu na to, że tamtych instytutów jest więcej, ale w Polsce tak. Nie jest. W wielu polskich miastach, w Warszawie, Krakowie, w Radomiu, w Toruniu, w wielu innych miastach, w niektórych miejscach po prostu mszy tradycyjnej już nie będzie. Kraków to może jest trochę szczęśliwszy. Bracło Kapłańskie Świętego Piotra jest tam mocno obecne, ale już w Warszawie jest, są takie instytuty obecne trochę mniej. Myślę, że wielu z Państwa może po prostu stracić możliwość uczestnictwa w niedzielnej mszy tradycyjnej. Pytanie, co w tej sytuacji robić, jakie to będzie miało także długoterminowe skutki. Krótkoterminowo będzie będzie to niewątpliwie fatalne. I na pewno będzie taka pokusa dla wielu z Państwa, żeby przejść, oczyto do Bractwo Kapłańskiego Świętego Piusa X, co jest jeszcze jakoś uzasadnione, gdy idzie o kościelne normy. No co nie daj Boże, będzie też taka pokusa, żeby przejść do różnego rodzaju heretyckich i schizmatyckich już otwarcie wspólnot, takich jak na przykład te, które buduje arcybiskup Wigano i biskup Richard Williamson. Jak wiadomo, działają oni w Polsce, działają w okolicach Tarnowa i starają się jak najszerzej swoją sieć, Rościągnąć, tak, żeby odciągać ludzi od posłuszeństwa i wierności stolicy apostolskiej, od jedności ze stolicą apostolską, bo o to tutaj chodzi. Mam nadzieję, że nikt z Państwa takiej pokusie nie ulegnie. Byłoby to iście szatańskie i diabelskie, żeby się właśnie w takie schizmatyckie ruchy angażować. Więc na pewno krótkoterminowo będzie coraz więcej wiernych w Bractwie kapłańskim św. Piusa X i to, tak jak mówię, ma swoje uzasadnienie. Natomiast myślę, że długoterminowo, jeżeli Bóg pozwoli, jeżeli Bóg będzie tego. Chciał, to może być tak, że wyjdą z tego wszystkiego też jakieś dobre owoce, bo przecież skoro te instytuty będą miejscami, gdzie mszat rydencka jest na pewno, jest zabezpieczona, do tego są dedykowane wyłącznie tam ona będzie, no to będą przyciągać coraz więcej uwagi, coraz więcej chętnych. Księża będą chcieć przechodzić do Bractwa Kapłańskiego Świętego Piotra, Instytutu Dobrego Pasterza, Instytutu Chrystusa Króla i innych tego rodzaju miejsc. Tam będzie im oferowana nie tylko wiedza na temat tego, jak sprawować starą liturgię, ale także cała tradycyjna formacja, no, co doprowadzi do tego, że poziom tradycyjnego duszpasterstwa w Polsce się podniesie. No bo nie będzie już tak, że jakiś ksiądz po prostu się nauczył, bo biskup mu kazał, żeby ogarnąć tych tam tradycjonalistów lokalnych, prawda? I tak naprawdę on sprawuje bez serca dawną liturgię, nie ma jakiejś szczególnej wiedzy na ten temat. Teraz to mogłoby się zmienić. Jest taka szansa, że te instytuty będą rosnąć w siłę, że będą mieć coraz więcej możliwości, Miejsc sprawowania mszy tradynskiej w naszym kraju. I to może być dobre. No tylko, że to. To potrwa, to naprawdę potrwa długo. Nie da się tego załatwić z dnia na dzień, dlatego czeka nas poważny okres wstrząsów. I tutaj trzeba się naprawdę pilnować, żeby nie popaść w jakiś schizmatycki, wiganowski ruch, tak jak wcześniej mówiłem. Jest też pewną nadzieją i szansą to, że będzie msza tradycyjna ogniskować się, czy będzie po prostu sprawowana przez różnego rodzaju zgromadzenia zakonne. Jak wiemy, na Zachodzie, we Francji, we Włoszech, także w Stanach Zjednoczonych, szczególnie benedyktyni upodobali sobie liturgię tradycyjną, w wielu miejscach można w niej uczestniczyć, ale są również zgromadzenia zakonne w okolicach Polski, gdzie jest msza tradycyjna sprawowana. W bezpośrednich okolicach to choćby Słowacja i nie tylko, no i także Polska. Przecież też są takie miejsca w naszym kraju, gdzie można uczestniczyć w mszy tradycyjnej. Są cystersi, są inne tego rodzaju miejsca. Także to mam nadzieję przetrwa, bo z tego, co możemy zrozumieć z tych przekazów medialnych, nie będzie tak, aby nowy dokument obejmował w jakikolwiek sposób struktury zakon. On ma dotyczyć tylko tych struktur diecezjalnych, to co jest w kościele zresztą najpowszechniejsze, więc no tutaj powiedziałbym, że taka podwójna szansa się wyłania. Z jednej strony, właśnie odnowa życia liturgicznego poprzez zakony, które będą szły w stronę tradycyjną, będą to rozwijać, i z drugiej strony, właśnie poprzez instytuty dedykowane liturgii tradycyjnej. Oczywiście są różnego rodzaju ryzyka, na przykład takie, że te instytuty. Zostaną wkrótce wzięte pod but. Że będą jakieś wizytacje, będą kontrole, będzie próba narzucania swojej woli w większej mierze niż to teraz było, ale no cóż, takie ryzyka zawsze istnieją. Możemy modlić się i naciskać i działać, aby one się nie urzeczywistniały. Zresztą, jak popatrzymy na historię pontyfikatu papieża Franciszka, to trzeba przyznać, że papież może niechętnie, ale jednak z, jakąś, z jakimś realizmem akceptował rzeczywistość istnienia tych instytutów, spotykał się przecież z przedstawicielami Bractwa Kapłańskiego, Świętego Piotra udzielił w roku 2022 y, osobistej zgody na to, aby kapłani bractwa udzielali wszystkich sakramentów w rycie tradycyjnym, nie tylko celebrowali mszę świętą, ale wszystkich sakramentów tak udzielali. Spotykał się także zupełnie ostatnio, spotkał się z przedstawicielami Instytutu Chrystusa Króla i zachęcił Instytut do tego, żeby działali dalej zgodnie ze swoim charyzmatem, nie wprowadzając żadnych ograniczeń, więc wydaje się, że będzie papieska zgoda na to, aby instytuty rozwijały się dobrze i w sposób jakoś szczególnie nieskrępowany. Tu oczywiście też wiele zależy od polskich biskupów, od tego jak oni będą na tę sprawę patrzyli, bo no ile idzie, gdy idzie o zgromadzenia zakonne to wiele do powiedzenia może nie mają z instytutami. Różnie to już bywa, zwłaszcza gdy chodzi o to, aby księża przechodzili do takich instytutów. Tutaj jednak nie jest to zawsze prosta procedura, więc mam nadzieję, że polscy biskupi będą w, w, nastawiać się do tego wszystkiego jak najbardziej pozytywnie. Wiem, to jest informacja, która nie jest upubliczniona, ale o tym się mówi, że w konferencji Episkop Polski został już przygotowany specjalny dokument dotyczący liturgii tradycyjnej i w ogóle całego tego ruchu. On powstał już jakiś czas temu, ale trwają jakieś negocjacje. Nie do końca wiadomo nawet, w jaką stronę ten dokument miałby pójść. Tutaj nie znam jego treści, ona nie jest nigdzie kolportowana tak, żeby można było ją przedstawiać. No tyle, że teraz ten dokument polskich biskupów chyba i tak pójdzie do kosza, jako że Watykan chce wydać nowe restrykcje. Biskupi będą się do tego musieli odnieść. Daj Boże, żeby odnieśli się. Jak najbardziej pozytywnie. Mamy zatem do czynienia, drodzy Państwo, z czymś, co można byłoby określić mianem próby odcięcia ruchu tradycyjnego. Takiego bardzo ostrego odseparowania tradycjonalistów od reszty kościoła. To jest oczywiście duże zagrożenie, jakimiś postawami niewłaściwymi, albo takim zróżnicowaniem, trochę jak w anglikanizmie, na high i low church. Może tak to teraz będzie wyglądało, ale najboże, niech od nowa z tego przyjdzie. Jest przecież znane motto, nie, wszystkim łacińskie, succisa virescit, odcięte, odrasta. Niech tak to właśnie wygląda i z muszą Niech ta odcięta, tradycyjna pobożność odrasta, jeszcze mocniejsza, niech będzie jak piękne drzewo, z którego owoców wszyscy będziemy mogli spożywać po to, aby Kościół Znowu nabierał w Polsce, w Europie, na zachodzie, na całym świecie swoich żywotnych, właściwych sił. Czerpał z tradycji po to, aby nieść wszystkim. Przesłanie o zbawieniu, udzielać sakramentów, być tą drogą, której chciał Jezus Chrystus, żeby jak największa ludzi, liczba ludzi mogła osiągnąć zbawienie, nie została potępiona. Dzisiaj, w tej sytuacji posoborowego chaosu modernizmu, często jest to zaciemnione. Wspólnoty tradycyjne są tutaj jasnym punktem, pokazującym na niezmienną naukę Kościoła katolickiego. Msza święta jest tego częścią najważniejszą, ale częścią, bo obok tego jest także nauczanie, doktryna, moralność, która dzisiaj niestety głoszona jest zupełnie rozmaicie w Kościele. Pewnie to zróżnicowanie będzie teraz przybierać na sile właśnie z uwagi na to high-low church, ale... Widzimy przecież, co usycha, a co się rozwija. Usychają wspólnoty modernistyczne, wspólnoty, które odrzucają jedyność zbawczą Jezusa Chrystusa, które gwałtownie i ostro atakują dawną liturgię, dawną doktrynę, tradycyjną, niezmienną doktrynę Kościoła, a te, które mają tutaj inne, normalne, katolickie podejście, one się rozwijają i to rozwijają się dobrze. Jestem przekonany, że w tę stronę teraz z Bożą Pomocą to wszystko może zmienie, zmierzać. Tyle, że czekają nas po raz trzeci, to podkreślę, czasy wstrząsu. I dużych problemów. Jeżeli ten dokument watykański rzeczywiście zostanie ogłoszony, jeszcze raz przestrzegam przed popadaniem w jakieś schizmatyckie wspólnoty, takie jak te, które próbuje teraz budować arcybiskup Vigano albo biskup Richard Williamson. To naprawdę nie jest droga, którą można, którą warto iść. Droga, którą warto iść, jest drogą posłuszeństwa drogą pokory, drogą spokojnej, opatrzonej na długie, długie lata odbudowy tradycyjnej liturgii, tradycyjnej pobożności i doktryny kościelnej. Taka droga, którą idą właśnie te instytuty, o jakich mówiliśmy. Instytut Dobrego Pasterza, Bracło Kapańskiego Świętego Piotra, Instytut Chrystusa Króla, Zgromadzenia Zakonne sprawujące tradycyjną mszę świętą. To jest zdrowe. To wszystko jest zdrowe. Osobną kwestią jest Bracło kapańskiego Świętego Piusa X, który tutaj na pewno będzie wielką pomocą dla wielu, którzy zostaną nagle odcięci od Liturgii tradycyjnej, ale pamiętajmy, że te nadzwyczajne rozwiązania, jakie proponuje Bractwo, powinny być nadzwyczajne, a to znaczy tymczasowe, a ostatecznie. Wszystko jednak powinno odbywać się w pełnej jedności z papieżem, na którą mam nadzieję przyjdzie czas. Że On będzie nie tylko na nią pozwalał, ale będzie do niej zachęcał. Oby Bóg dał nam dobrych papieżów, umocnił nas na te czasy i pozwolił tradycji katolickiej, autentycznemu nauczaniu kościelnemu, ponownie rozkwitnąć. Kłaniam się, drodzy Państwo, z Panem Bogiem i zachęcam oczywiście do wspierania naszego kanału. Wszystkie informacje o tym, jak Państwo mogą to robić na banerze, przygotowujemy teraz film Credo, nie, mówiący o tym, jak powinna wyglądać wiara katolicka, jak ona wygląda rzeczywiście. Kardynał Gerard Miller, biskup Atnajazu Schneider, biskup Józef Strickland, Ojciec profesor Jan Stromiłowski, oni będą w tym filmie głównymi bohaterami. Informacje, jak można wesprzeć tę produkcję, na Państwa ekranach, na banerze i pod tym nagraniem. Raz jeszcze się kłaniam i z Panem Bogiem.